tej lekcji opowiemy troszkę o pisaniu nagłówków czy też tytułów. Musisz wiedzieć, że na przykucie uwagi Twojego klienta masz tylko parę sekund. Zatem pierwszą rzeczą, którą zobaczy Twój odbiorca, będzie tytuł lub nagłówek w tekście. To głównie od niego zależy, czy będzie chciał czytać dalej i czy postanowi na przykład otworzyć stronę internetową, przeczytać artykuł, czy zapoznać się z produktem. Od tych kilkudziesięciu znaków tak naprawdę zależy, czy użytkownik uzna treść za ciekawą, czy też porzuci ją i przejdzie dalej. Teraz przedstawię Ci kilka sposobów na pisanie interesujących nagłówków. Pierwszy sposób to umieszczenie cyfry w tytule. Mamy tu przykład. 10 sposobów na odchudzanie. Liczba zapisana w tytule znacznie poprawia otwieralność maila czy klikalność w artykuły. Ludzie uwielbiają wyliczanki. Warunek jest jeden. Liczba musi być zapisana za pomocą cyfry, nigdy słownie. Taki nagłówek się nie sprawdzi, zawsze za pomocą cyfry. Dlaczego? Ponieważ wizualnie wygląda to o wiele lepiej. Założę się, że na pewno w Twojej branży można wykorzystać liczbę w tytule i podam tu kilka przykładów. Mamy tu 10 sposobów na odchudzanie, 7 sekretów celebrytów, 4 porady, jak urządzić dom, 5 powodów na zakup odkurzacza piorącego. Tak więc, jak widzimy, praktycznie do każdej branży można zastosować cyfrę. I drugi sposób to zastosowanie słowa jak. Słowo jak to kolejny element, który może przyciągnąć uwagę widza. Ludzie lubią poradniki oraz teksty, które odpowiadają na jakiś temat, które są poradnikami. W internecie praktycznie cały czas szukamy nowych wiadomości, a słowo jak daje nam rozwiązanie jakiejś zagadki. Zauważ, że wiele zapytań wpisywanych w wyszukiwarkę właśnie rozpoczyna się od słowa jak. Na przykład jak zrobić. I mamy tu naprawdę wiele, wiele zapytań, tak więc jeśli chodzi o słowo jak, bardzo polecam zaciekawienie widza właśnie słowem jak poprzez pytanie. Czyli jak wybrać samochód i mamy tu od razu mnóstwo podpowiedzi. Jak w 14 dni zarobić pieniądze. Jak oszczędzać. I naprawdę w Twojej branży znów na pewno słowo jak może zostać zastosowane, wystarczy ułożyć odpowiednie pytanie. Kolejne słowo, a właściwie nie jest to do końca słowo, ale naj. O co chodzi? Zazwyczaj słowo naj sugeruje coś wyjątkowego i skondensowanego, czyli na przykład najlepsze, największe, najtrwalsze, najdziwniejsze. Zastosowanie takich tytułów pomaga w nagłówkach. Zatem ogółem taki tytuł może zaciekawić. Musisz jednak uważać, ponieważ ta forma jest bardzo często wykorzystywana przez copywriterów i można powiedzieć, że jest wręcz nadużywana, przez co ludzie powoli zaczynają tutaj nie zwracać na nią uwagi. Ale kilka przykładów. Największe zwierzęta na świecie.
5 mamy tu połączenie z liczbą najlepszych komedii, 10 najciekawszych miejsc w Polsce, we Wrocławiu, na świecie i tak dalej. Widzimy, że takie nagłówki są bardzo często stosowane na stronach internetowych. Dlaczego? Przede wszystkim, żeby zaciekawić, a po drugie ludzie rzeczywiście szukają w ten sposób informacji w wyszukiwarce. Najgorsze błędy, powiedzmy, żywieniowe. Kolejny sposób na fajne nagłówki to odkrywanie tajemnicy. Ludzie są ciekawi, zatem odkrycie tajemnicy przed czytelnikami bardzo dobrze może wpłynąć na klikalność. Dla przykładu, odkrycie tajemnicy, czego kobiety nie mówią mężczyznom. I jak widzimy, mamy tu mnóstwo artykułów, czego kobiety nie lubią w mężczyznach, dlaczego mi nie powiedziałaś, mężczyźni i tak dalej. Tak więc zaciekawienie widza tajemnicą to również bardzo dobry sposób. Inne przykłady: cała prawda o używanych samochodach. Następny przykład: dlaczego kłamiemy? Znów zaciekawienie. Widzimy tutaj pytanie, a zarazem taką tajemnicę. Dlaczego kłamiemy? I jak zostać milionerem? Kolejne odkrywanie tajemnicy. Dobra. Kolejny sposób na fajny nagłówek to powołanie się na autorytet. Warto zastosować go, pisząc artykuły. Niekoniecznie znana osoba czy też znana firma musi być bohaterem naszego tekstu. Wystarczy tutaj trochę pomyśleć i pokombinować i na przykład stworzyć coś takiego jak zarobić pierwszy milion jak Bill Gates. I widzimy, że tutaj słynne nazwisko może poprawić nam klikalność maila. No i teraz tak, poradnik pozycjonowania, czyli czego nie powie ci Google. I mamy tu powołanie się na autorytet, na dużą firmę. Tak więc jeśli chodzi o autorytet, to tutaj trzeba troszkę pokombinować, ale warto tutaj naprawdę, jeśli tekst możemy w jakiś sposób przypiąć pod autorytet, jak najbardziej możemy użyć tego w nagłówku. Użyte pytanie w nagłówku to następny trik. Użytym pytaniem zaciekawisz czytelnika, a nawet możesz sprowokować. Na pewno temat artykułu go zaciekawi na tyle, że postanowi kliknąć i kliknie w link czy też w maila, tak by poznać odpowiedź. Jak wiadomo, ciekawość to pierwszy stopień do piekła, a mimo to cały czas jej ulegamy. I dla przykładu przeczytaj, dlaczego dzieci nie chcą jeść. Pytanie i od razu powoduje to chęć dowiedzenia się tutaj, dlaczego dzieci nie chcą jeść i klikalność. Zauważ też, że pytanie nie zawsze musi kończyć się znakiem zapytania. Na przykład, w jakim wieku najczęściej chorujemy? Następny przykład, czego nie powie ci twój dentysta? I dodajmy, i dlaczego? Tak więc widzimy, że można tutaj naprawdę kombinować. I ostatni przykład, co wolą mężczyźni u kobiet? Dobra, to następny sposób i teraz mamy sposób wskazanie zagrożenia, czyli przestrzeganie, ostrzeganie przed czymś w tytule nagłówka to również ciekawy sposób. Zauważ, w jak umiejętny sposób robią to duże gazety i portale. Próbują one
wzbudzić lęk, grozę, a wszystko po to, by przeczytać artykuł. Zdecydowana większość ludzi woli unikać zagrożeń, dlatego jeśli ktoś przed nimi ostrzega, to po prostu wolimy wiedzieć, co na nas czyha i dlatego czytamy takie artykuły. I na przykład zobacz taki przykład właściwie z codzienności, gdzie będzie wiało. Następnie, czego nie należy jeść. I tutaj dowolne w czasie karmienia, piersią w ciąży, Wielki Piątek i tak dalej. Tak więc znów mamy tutaj jakby zarazem pytanie, ale i wskazanie zagrożenia, czyli coś tutaj może być nie tak, jeśli nie wszystko można jeść w ciąży. Tak więc taki nagłówek z pewnością zainteresuje czytelnika i zobacz, co może grozić po zjedzeniu tego grzyba. Tak więc znów element zagrożenia i znów tutaj świetny przykład na nagłówek. I ostatni przykład o nagłówki to opowiadanie historii, która pozwala pobudzić wyobraźnię, a zarazem sprawić, że czytelnik będzie związany emocjonalnie z artykułem. Zasada jest prosta. Po prostu w tytule czy też w nagłówku zacznij już opowiadać historię. I na przykład o tym, jak zarobiłem swój pierwszy milion. Prawda? Mamy tutaj, można powiedzieć, początek jakiejś historii. Tutaj, by dowiedzieć się, co było dalej, musimy przeczytać całość. I na przykład kolejny sposób, ten ruch sprawił, że moje życie się zmieniło. I teraz mamy tu zarazem opowiedzenie historii, ale i kolejny element, czyli ciekawość. Mamy tu ciekawość, jaki ruch sprawił i jak zmieniło się życie. I zarazem tym samym opowiadamy historię. I ostatni przykład. Dzięki tej metodzie schudłam 5 kilo. Tak więc znów mamy tu opowiadanie, czyli jaka metoda, co się stało, jak zostało to użyte. I na koniec jeszcze warto wspomnieć tutaj o długości samego nagłówka czy też artykułu. Najlepiej by nagłówek był zwięzły, treściwy i jednozdaniowy. Patrząc chociażby po wyszukiwarce, w tytule mamy około 70 znaków, zatem w artykułach myślę, że jest to taka optymalna ilość, jeśli chodzi o długość nagłówka.